Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie omówimy sobie obudowę i design Samsunga Galaxy S6. A jest o czym mówić, bo mamy tutaj do czynienia ze smartfonem, który wygląda świetnie, zbudowany jest ze świetnych komponentów, same plusy i jeden drobny minus. Tak więc może te minusy sobie wymienimy, bo one mogą być istotne, ale potem będziemy mieli same plusy, więc zacznijmy od tego, czego jest mniej. Tylny panel, tak jak tutaj widzicie, jest zbudowany ze szkła. Jest taki lekko wypukły, jak też pewnie widzicie. I jego minusem jest to, że on się cholernie palcuje. Plusem tego wszystkiego, plusem w minusie tak naprawdę jest to, że odbicie nie jest lustrem, co powoduje, że nie widzimy siebie, a przez to nie widzimy zbytnio tych odcisków palców. Inaczej, jeżeli to było takie lustro, to te odciski palców byłyby bardzo widoczne i bardzo wkurzające, o tak bym to powiedział. A jako, że jest ta taka dziwna faktura tutaj pod spodem, pod tym polerowanym elementem szkła, nie jest to aż takie zauważalne. Aczkolwiek jednak no, wkurza. Zobaczcie, jest teraz czysty panel, przetarty. Zobaczcie, jedno dotknięcie i już mamy tutaj do czynienia ze sporym, no, w moim przekonaniu, minusem. No. Jeżeli ktoś patrzy na smartfon bardzo estetycznie, to niestety, ale tutaj nie będziemy mieli za bardzo powodów do zachwytów. Po prostu zobaczcie. Raz dotkniemy. Czyste ręce, naprawdę. Zobaczcie. Już jest cały popalcowany. To jest minus. Ale zobaczcie. I teraz poużywamy tylko normalnie smartfona. Zablokujmy sobie ekran. Normalnie chwilę, że na przykład coś dotykamy. Ok. I zobaczmy, co się dzieje z tyłu. No tak to wygląda. No niestety nie wygląda to ani zachęcająco. Oczywiście teraz mamy tu światełko, które oświetla. W normalnym dniu, że tak powiem, jest to mniej zauważalne, bo raczej patrzymy na przedni panel, który też się cholernie palcuje, no ale przedni jak włączymy, to po prostu jest niewidoczny poza tymi dołami. No ale powiedzmy, że nie jest to aż tak widoczne. Tak więc tylny panel bardzo, bardzo się palcuje i to jest jedyny minus. Ja, to jest akurat kolor gold platinum, czyli złoty, platynowe złoto. Smartfon wygląda naprawdę ślicznie. Jeżeli chodzi o sam design, jak sobie spojrzycie, jest rewelacja. Dookoła metal, szkło z przodu, szkło z tyłu, wszystko świetnie spasowane, naprawdę świetnie spasowane, wszystkie rogi, sami zobaczcie, bo jak sami nie zobaczycie, to nie uwierzycie. O, zobaczcie, wszystko jest zaokrąglone, każdy kant jest pozaokrąglany i od góry, i od dołu, i od przodu, i od tyłu, przyciski świetnie spasowane. Głośnik na dole, gniazdo 3,5 mm, gniazdo micro USB 2.0, zasilanie. Tutaj mamy schowaną zaślepkę do karty nano SIM. Wystarczy taką igiełkę tu wcisnąć, która jest w komplecie, w pudełku. W unboxingu możecie zobaczyć, jak wygląda. Jest filmik już na kanale. I ten standardowo przez Samsunga wysunięty aparat. Dla mnie to nie jest oczywiście minus, bo lepiej mieć lepszy aparat i niech on wystaje, niż gruby telefon z aparatem schowanym. Zawsze można zakupić sobie protective covera jakiegoś, najlepiej z Samsunga. Świetnie chroni smartfon z boku i z tyłu. I nawet też z przodu, bo delikatnie odstaje. I wtedy nie będziemy mieli problemu tutaj ani z odbijaniem światła, ani z popalcowaniem, ani z innymi elementami. Jednak szkoda, że został tu zaimplementowany jakiś inny materiał, sam nie wiem jaki. Coś, co po prostu przynajmniej by tak. W S5 na przykład jest taka faktura fajna i tam nie ma żadnego palcowania. No i dla mnie to było dobre rozwiązanie. Tu jest już taki kierunek designerski bardzo, tylko że niestety w praktyce no to jest trochę na minus. Ale pomijając sam minus tego palcowania, no to jak sami widzicie, smartfon prezentuje się super. Zaraz go przetrę o bluzkę, no tak żeby nie było, to z przodu wtedy wygląda no ślicznie, jak sami widzicie. Tył, oczywiście, jak widzieliście, popalcowany. Przetrzemy sobie obluzę. O, takie kółka. Ciach, ciach, ciach. I też wygląda wtedy pięknie, prawda? Tak więc wszystko zależy od naszego po prostu upodobania. Dla mnie Samsung Galaxy S 5 wygląda świetnie, prezentuje się świetnie, działa bardzo szybko, ale to zobaczycie jeszcze w innych filmach, jakie będą na naszym kanale.
No i jak widzicie, wszystko wygląda super. Tak więc jeżeli chodzi o design oraz obudowę, mamy tutaj do czynienia z naprawdę świetnym smartfonem i więcej nie trzeba tutaj nic mówić, jak sami widzicie. Ok, tak więc sam design, obudowa, możemy zakończyć ten filmik. Jak sami widzicie, jest świetnie. Jest naprawdę bardzo dobrze, tylko te palcowanie, no, znaczy mówimy tylko, ale tak naprawdę dla niektórych to może być wyrocznia, tak? Widząc to, jak to się palcuje, to po prostu już mogą zamknąć temat i powiedzieć, a nie chcę tego telefonu. Tak palcujący się telefon po prostu nie jest w moim guście. No i rzeczywiście niektórzy dobrze, żeby widzieli, jak to wygląda. Nie ukrywam tu żadnych faktów. No nie jest dobrze z tym palcowaniem. Ale korzystając z jakiegoś protective covera, naprawdę możemy temat całkowicie załatwić. Ok, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o design, o budowę. Sami widzicie, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. I na tym, myślę, możemy zakończyć ten filmik. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie pod filmem w komentarzach, subskrybujcie kanał na YouTubie. A postaram się na wszelkie Wasze pytania po prostu odpowiedzieć. Zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Recenzja już niebawem.